przyjechał. Jeszcze dobre rozegranie, zaplątał się krążek gdzieś za parkanami. ...nego zagrożenia. A to Węgrzy chcą się zrewanżować za wczorajszą porażkę, no i proszę, jakie otwarcie wyniku. Ten krążek wcale nie tak mocno uderzony, ale gdzieś przez smyk znalazł się przy litewskim bramkarzu i udało się wyjście Węgrom na prowadzenie, a otwiera ten rezultat Matematiasz. Krążek nawet poprzeczkę, tak przynajmniej to zabrzmiało, ale jednak celu nie było, ale teraz jest gol! Pranskevicius wjechał przed bramkarza, zupełnie nieatakowany przez nikogo. To też nie był perfekcyjny strzał, tylko gdzieś backhandem posłał krążek w stronę węgierskiej bramki, a my chyba mamy jakąś awarię światła na bytomskim lodowisku. A Litwini znowu szukają drugiego gola i tym razem skuteczna interwencja tego hokeisty. Ładne strącenie jeszcze dobitka z najbliższej odległości. Do remisu doprowadził Matematiasz. Bramkę, wydawało się, że może być z tego kontra, ale zwolnił tempo, utrzymał krążek. Przez chwilę gol! Chciałem powiedzieć, że przez chwilę było sześciu Węgrów na lodzie, w ostatniej chwili zdążył zjechać jeden z nich. Sędziowie nie zauważyli tego fragmentu, no a Węgrzy w tym czasie oddali strzał i cieszy się Felix Paja. Okazja, ale nie zdążył przejąć się krążka litewski zawodnik, a kiedy będzie można strzelać od razu z ostrego kąta, wystawił ten krążek, dobry pomysł kombinacyjnej akcji, no i troszkę się nie udało. Węgrzy też pokonania litewskiego bramkarza. Na razie 2-1 dla Węgrów. Proszę, jaki otwarty mecz nam się zrobił. Świetna akcja, Jukna i gol! 2-2, co za akcja! Przed chwilą powiedziałem, że ten chłopak ma umiejętności, że potrafi. No i pokazał nam to w tym momencie. Zabawił się z Węgrami jak na treningu, a później perfekcyjny strzał. Rywali dalej od własnej bramki. Ale jest strzał i jest gol! Jak to wpadło? Pewnie będzie długo zastanawiał się Grinevicius, bo gdzieś pod lewą ręką. Nie był to prosty strzał Antoniewicza, ale Węgrzy po raz trzeci w tym meczu na prowadzeniu. Baliwonis, no i tylko słupek, ale zadzwoniło. Dobrze ustawieni obrońcy, nie ma kary na Węgra. Kolejny raz krążek, jest w bramce! Podskoczył przed bramkarzem, nie wiedział za bardzo Pastor, gdzie się znajduje. I znów cieszy się ten, który ma na koszulce numer 27. I wygląda na to, że to on po raz trzeci w tym meczu, czyli grać się bardzo pewnie, bardzo spokojnie. Litwini w czwórkę. I jest gol! I znowu gdzieś w tą lukę, w tą przestrzeń. W ten mały, wolny element w bramce posłany został krążek Lement Botond. Jeszcze może w osłabieniu. Jukna! Jukna, ale to chciał zrobić. Węgrzy będą musieli uważać z tyłu, ale jeszcze jest szansa. Ładnie tam między parkanami próbowali przymierzyć się krążek chyba. Bo jeszcze przez minutę i 17 sekund w trzeciej odsłonie grać będą w liczebnym. Oni będą walczyć do końca. Trzykrotnie im się udało tę stratę odrobić. Dlaczego nie po raz czwarty? Skadałska chaotycznie grają jedni i drudzy, ale strzał, ale gol, ale bramka! Klementin Olejnikas, jeszcze od słupka ten krążek wpadł. I znowu mamy remis i 4-4. Fenomenalne trafienie, nie miał żadnych szans Wiktor Pa...
Proszę, jaka akcja Litwinów, można zdobyć gola, odbija tylko krążek. Jeszcze raz Boszak i nie ma gola. Musimy poznać zwycięzcę i kto nim będzie. Być może przekonamy się w tym dodatkowym. CC Kowas i gol, i koniec! Po 24 sekundach tego dodatkowego czasu gry zaskoczony Wiktor Pastor. Znowu ładny gol, znowu bardzo dobre, precyzyjne trafienie i Węgrzy notują drugą porażkę w tym turnieju. Tym razem podogrywca, drugie zwycięstwo odnosi triumfująca dziś reprezentacja Litwy. Cieszą się Litwini, bo po 24 sekundach dodatkowego